bardzo piękna Ewangelia, tę uroczystość świętych apostołów. To jest Ewangelia, którą bardzo, bardzo lubię przepowiadać, głosić w czasie pogrzebów. Bo ona zaczyna się od tego zdania, którego tutaj nie ma, kiedy Chrystus mówi: wierzycie w Boga i we mnie wierzcie, w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział, idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście byli tam, gdzie ja jestem. I wtedy Tomasz zadaje to pytanie: pokaż nam drogę, poznacie drogę, mówi Chrystus. Mówi, pokaż nam tą drogę, nie znamy drogi, nie wiemy, dokąd idziesz. Ale dzisiaj ta Ewangelia, chciałem zacząć trochę połamać to słowo od tego ostatniego zdania, które dzisiaj mówi Chrystus. Mianowicie mówi: kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. I potem mówi: o cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, które ja dokonuję. I możemy patrzeć się na Chrystusa, na dzieła, które dokonywał, kiedy był pomiędzy nami w taki sposób dotykalny, że będzie wiele rzeczy możliwych dla nas, którzy opieramy się o Chrystusa. Będziemy mogli przemieniać na przykład wodę w wino. To znaczy, że tą szarość, codzienność życia będziemy w stanie przemienić w święto, w radość. Że ta szarość tej pracy, która przychodzi ciągle to samo, tej opieki nad dziećmi, że ciągle trzeba rano wstać, zrobić śniadanie, ubrać, umyć, zwołać, już wstawaj, a jeszcze mi się nie chce, nie trzeba wstawać, bo to ta szarość, ta zwyczajność tych relacji małżeńskich, które po jakimś czasie już tracą taką swoją świeżość. Że jeżeli będziemy się opierać na Chrystusie, to będzie możliwość przemiany wody w wino, czyli tego, co Chrystus dokonał w Kanie Galilejskiej. Tej zwyczajności w święto, że życie chrześcijanina jest świętem. Będziemy w stanie czynić też te inne rzeczy, jak na przykład rozmnożenie chleba. Że będziemy w stanie sycić tych, którzy są głodni, którzy nie mają dokąd pójść, nie mają pieniędzy, żeby kupić pokarm. Nie mają, szukają i idą od jednego do drugiego, próbując się nasycić. Będziemy w stanie rozmnażać chleb dzięki temu, że w nas jest życie, to życie będzie mogło się przelewać. Pamiętacie, w czasie tego rozmnożenia chlebów zostaje zawsze ileś koszów ułomków. Bo to jest prawda, że będziemy w stanie nasycić tylko wtedy, kiedy wydarzy się to, co się wydarzyło w życiu proroka Elizeusza, że jedli, najedli się i jeszcze zostało. Jeżeli sami będziemy nasyceni, będziemy w stanie tym życiem, które się będzie przelewało, sycić innych. To jest ten werset psalmu 23, który jest niesamowity, który mówi, że mój kielich jest przeobfity. Tam jest użyte słowo mój kielich przelewający się. I nasi starsi bracia, kiedy świętują szabat, biorąc ten werset jako źródło błogosławieństwa, robią taką rzecz, że stawiają kielich i leją czerwone, słodkie wino, które jest symbolem słodkiej miłości Boga, leją w ten sposób, że ten kielich się przelewa. Pokazując, że miłość Boga jest tak przeobfita. Bóg daje siebie w takim wymiarze o wiele większym, niż my jesteśmy w stanie w nas zmieścić.
że Bóg nie jest skąpy, Bóg nie wydziela racji żywnościowych, nie wydziela racji swojej miłości, swojego przebaczenia. Przychodzi zawsze w takiej oszałamiającej pełni, że Bóg zawsze marnotrawi, bo wie, że nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkiego. Piękny jest ten moment, kiedy Chrystus, nie wiem, czy zwróciliście kiedyś uwagę, kiedy Chrystus przychodzi do swoich uczniów po zmartwychwstaniu, przychodzi przez zamknięte drzwi i jest powiedziane, że najpierw tchnie swojego ducha, a potem mówi: przyjmijcie Ducha Świętego. Normalnie my zrobilibyśmy na odwrót, prawda? Przyjmij Ducha Świętego i wtedy dopiero byśmy dali. To znaczy dalibyśmy temu tylko, który jest gotowy przyjąć. A Chrystus ma w sobie tą naturę Boga, który daje i mówi: przyjmij. Jeżeli my nie przyjmujemy, On i tak daje, bo taki jest Bóg. Tak jak dzisiaj w czasie tej Eucharystii, prawda? Będzie przychodził i będzie mówił: to jest moje ciało wydane z miłości do Ciebie, bierz. I Chrystus nie jest skąpy, nie powie dzisiaj: a Tobie dzisiaj nie dam, bo Ty dzisiaj nie przyszedłeś, żeby mnie spotkać, przyszedłeś w swoich własnych interesach, nie interesuje Cię moje życie, wobec tego Ci dzisiaj nie dam. O. Tylko będzie przychodził. Będzie przychodził, mówi: to jest moja krew wylana na odpuszczenie grzechów, bierz i pij. Nie powie: ale ty dzisiaj nie masz ochoty przebaczyć twojemu mężowi. Przyszłaś tutaj z pretensjami do swojego męża i od momentu, jak tutaj weszłaś do tego kościoła, nie robisz nic innego, jak tylko użalasz się, jaka ty jesteś biedna, bo twój mąż cię nie rozumie i do mnie tylko mówi, żebym ja zrobił coś z twoim mężem. Nie jesteś gotowa dzisiaj przyjąć tej krwi, która jest na odpuszczenie grzechów. Nie? Bóg nie mówi w ten sposób. My byśmy tak zrobili. Ale Bóg nie jest taki. Bóg marnotrawi swoją miłość, marnotrawi swoje przebaczenie. Przelewa się to wszystko. I słowo dzisiaj mówi, Chrystus dzisiaj mówi bardzo piękne: będziecie w stanie to czynić, co ja czyniłem. A potem mówi jeszcze: i będziecie w stanie czynić rzeczy większe od tych, które ja czyniłem, bo ja idę do Ojca, bo to mówi przed swoją śmiercią. Jeszcze nie dokonał tego najważniejszego wydarzenia, na które przyszedł na ten świat, na tą godzinę, na którą przyszedł. To znaczy jeszcze się nie dokonało to Jego: Ojcze, w Twoje ręce oddaję mego ducha. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jeszcze się to nie dokonało. Dlatego mówi, że będziecie czynić rzeczy większe od tych: rozmnożenie chleba, przemiana wody w wino, o uzdrowieniu chorych, o pocieszaniu smutnych, o sprawianiu, że ludzie sparaliżowani zaczynają chodzić. To wszystko jest dobre, ale są rzeczy o wiele większe, do których jesteśmy powołani. Nie? To znaczy, będziemy w stanie uczynić rzeczy o wiele większe. Potem jest to drugie zdanie, to znaczy jakie te rzeczy wiele większe, mam nadzieję, że to wybrzmiało, że będziemy w stanie żyć Eucharystią, będziemy w stanie, że przyjdzie taki moment, jeżeli Ojciec nas pociąga i prowadzi do Chrystusa, jeżeli nas wybiera, to nas poprowadzi, bo my wiemy, że to jest moment, żeby wejść do chwały, żeby zobaczyć życie, które jest życiem o wiele większym, jest tym życiem, które się przelewa. To nie jest to życie skąpe, moje małe życie, moja mała codzienność w Wołczynie, w tej biednej rodzince z tymi trudnościami. Muszę bronić mojego życia, takiego malutkiego. Nie, to jest życie z ducha, który nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd podąża. Jest jak wiatr, który widzisz dopiero po poruszeniu. Nie widzisz, jak wieje, ale widzisz, co on robi. To jest to życie, które jest dla nas. W niedzielę było to piękne czytanie. Ta obietnica jest dla was i dla waszych dzieci. I to jest prawda.
Jeżeli pójdziemy za Chrystusem, to Chrystus to w nas realizuje, bo Jego słowa nie są bez pokrycia. Jego obietnica nie jest dzisiaj tak, jutro nie. Jego życie jest tak. I do nas tak. Jest takie piękne słowo świętego Pawła w liście do Rzymian, który mówi, że obietnice Boże i dary łaski są nieodwołalne. Jeżeli nas wybrał, to się do nas przyznaje w każdej sytuacji, nawet jak my nie przyznajemy się do Niego, bo On nie może zaprzeczyć samemu sobie swojej miłości do nas. I w liście do Rzymian Paweł też pisze, nie? Kto nas odłączy od miłości Chrystusowej? Kto sprawi, że Chrystus może przestać nas kochać? Nic nie może sprawić. Ani nasze grzechy. Mało. Nasze grzechy tym bardziej prowokują Go do tego, żeby nas pójść szukać, wziąć na swoje ramiona, pobrudzić się nami. Bo taki jest nasz Pan.